też, no, ten sparing tak planowaliśmy na dobrej płycie, na dobrych warunkach, ale dzisiaj ta pogoda trochę nam to uniemożliwiła, bo dużo śniegu, tak dosyć świstnie chyba było. No tak, no na to nie mamy wpływu. Padał śnieg i tego możemy się też spodziewać na przykład w najbliższym tygodniu i na to już wpływu nie mamy. Natomiast no pierwszy raz wszyscy piłkarze i nasi motorów wyszli po 3 miesiącach na naturalne boisko. No jeszcze powiem, no boisko bardzo dobre jak na ten moment, mimo tego, że gdzieś tam był moment rzeczywiście, że może się ślizgali czy przewracali. Natomiast grać w takim miejscu, na takim boisku i takim stadionie to jest wielka przyjemność. Oczywiście wygraliśmy dzisiaj, bo trzeba być zadowolonym, ale ten stosunek bramek był trochę wyższy, bo szczególnie w drugiej połowie tej sytuacji było bardzo dużo. I właśnie pytanie, czy bramek jest z tego, że było dzisiaj ślisko, bo to było takie, no, uniemożliwiało taką łatwość, jeśli chodzi o wygraczanie sytuacji. Na pewno nie było też takiego poruszania się zawodników, jakie było na tych boiskach sztucznych. Oni nie mogli momentami złapać może takie odpowiedniej równowagi, momentami nie potrafili wyczuć jakichś piłek kozujących, no bo to zupełnie inny sposób odbijania się piłki. Sytuacji było, no mecz taki z wartościowym przeciwnikiem dla nas. No rzeczywiście po przerwie mogło tych bramek trochę paść i taki otwarty momentami ten mecz. Cieszę się, że tak się zakończyło, że przede wszystkim my nie tracimy bramki i wystarcza jedna bramka, żeby mecz wygrać. Trenerze, czy jesteśmy gotowi, gdyby ta pierwsza kolejka została przełożona? Pracujemy nad tym, żeby rzeczywiście mieć sparring partnera, dobrego sparring partnera, gdyby tak się okazało, jak pan mówi. Jak pan ocenił na motorze właśnie? No, tak jak wcześniej powiedziałem, jest to bardzo wartościowy przeciwnik. Paru zawodników doświadczonych. Sam osobiście z dwoma z nich pracowałem, bo Marcina Burkharda pamiętam jeszcze z czasów Amiki i Szymona Zgardę. No i Pawła Kaczmarka, kolejny zawodnik, to rzeczywiście to są zawodnicy, którzy nieźle sobie z piłką radzą, nieźle grają i to pokazali ci. Dzisiaj motor taki trochę stawił, jakby nie ta bramka taka w sumie przypadkowo. Jakby nie ta bramka, to może inne by padały. Tutaj nie ma co gdybać. Po prostu myślę, że dobrym rywalem dla nas był motor, a my byliśmy dla motoru też dobrym rywalem. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.